Siemano, witam Was serdecznie, tu Wujek Samozło. Witam Was w kolejnym odcinku o polskich smaczkach w zagranicznych filmach i serialach. Dzisiaj jest bardzo ciekawy odcinek dla tak zwanych spostrzegawczych, a dla niespostrzegawczych jeszcze ciekawszy. Odcinek, którym pokażemy ukryte polskie smaczki i który ciężko jest zauważyć. W większości są one bardzo mało znaczące dla fabuły, albo w ogóle nic nie znaczące. Niektóre znalazły się w filmie nawet przez przypadek, ale mają dla nas bardzo dużą wartość ze względu na to, że tak trudno je znaleźć. Jeżeli interesuje Was, jakie polskie akcenty pojawiły się w takich filmach jak Ósma Mila, Ojciec Chrzestny, Prison Break, Zły Porucznik czy Srutu Tutu Pęczek Drutu, no to zostańcie z nami na dłużej. No i zacznijmy od filmów, w których pojawiły się polskie dokumenty, znaczki pocztowe, stemple itp. itd. Paszporty to Wasze jedyne zabezpieczenie. Paszporty to Wasze jedyne zabezpieczenie. Przesłanie nie mogą wszystko, jeśli tylko... And if you were a Nazi vampire? No way. O nie. I was out of there. Zwiałem. I wasn't allowed to contact anyone, but she was my wife. I reached out to her in a way I thought only she would know. W legendzie o świętym pijaku w wersji pisanej główny bohater jest Polakiem, ale w wersji filmowej no nic o tym nie wspominają, nic plus bardzo małego szczególiku, którego naprawdę ciężko zauważyć. No bardzo fajnie jest zobaczyć polskie graffiti w zagranicznym filmie. Pozdrawiam wszystkich szprejowców z Warszawy. Wszystkie z nich to zupełny przypadek scenograficzny, ale dobrze wyłapać takie rzeczy. Szkoda tylko, że nie są to dzieła sztuki, a w tym wypadku to chyba jakieś takie background. W Warszawie często możemy zobaczyć na murku napis HWDP czy jak psy. No ale powiem Wam szczerze, że nie widziałem takiego wrzutu w liczbie pojedynczej. Chcesz mnie wykiwać? Trafił jej się fajny szef. Do końca pracy w policji broniła dzieci w potrzebie. Razem z kapitanem Millerem... Potane ikony. Potane ikony. Arka Gdynia? Czy są tu jacyś kibice? Wczoraj stałem na ulicy i prowadziłem obserwacje statystyczne. Polska, Polacy i wszystko, co związane z Polską, często pojawia się w mediach pokazywanych na ekranie. Generał admirał Al-Adin Zwadi podpisze pierwszą w dziejach swego kraju demokratyczną konstytucję. Telewidzowie całego świata siedzą przy odbiornikach. Rosyjski. Polski. Piękny gospodarz mocz. Polskie gazety również mamy w kolekcji. No oczywiście, jasne. Absolutnie. Właśnie tego mi brakowało. Telefon. Telefon. Hej, ty jesteś ten facet z gazety. Polska często przez przypadek znajduje swoje miejsce w scenografii pod różnymi postaciami. Możemy zobaczyć produkty, samochody na polskich blachach, Dlaczego nas śledzi? Coś mi tu śmierdzi. Myślisz? Dzień dobry. Pojawiają się różne napisy, mapy. Wiadomo, część z nich nie tak trudno zauważyć. Ale zawsze są one miłym zaskoczeniem. Hello.
A teraz przed Wami finałowa piątka. Harvey Keitel odwiedza polski kościółek w złym poruczniku. Skąd to wiadomo? Haha, bo na drugim planie widać polskie opisy drogi krzyżowej. Bum, bum! 8 mila, no coś dla mnie, film o rapowaniu, freestylowaniu, Eminem gra Eminema, piosenka dostaje Oscara i w ogóle bomba la bomba. Przechodzimy do czeskiego filmu Święta Czwórca. Jak ktoś lubi pepickie, epickie komedie, no to proszę bardzo. Proszę bardzo, czeska wersja Czterech Pancernych. No, to prawdziwa perełka. I pierwsze miejsce, Ojciec Chrzestny, sama końcówka filmu i samochód z podejrzanie polskim napisem. Sprzedano firmie nieruchomości Dżemko. Pamiętajcie, takich smaczków jest naprawdę sporo. Może powstanie część druga, wiele podobnych znajdziecie praktycznie w każdym odcinku na tym kanale. Następny odcinek będzie o Lechu Wałęsie, zwanym przez niektórych Bolkiem. No to niestety, musimy się pożegnać, do zobaczenia. Pamiętajcie oczywiście, że liczymy bardzo na Wasze suby, lajki, udostępnienia, dzwoneczki itp. itd. Naprawdę tego potrzebujemy, także polecajcie nas, bo chcemy się rozwijać i wypływać na szerokie wody. Elo! Mówi do Was, mówi samo zło. Smoke weed every day.